Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale Jagnatown i zapraszam na kolejnego vloga. Dzisiaj przygoda nad rezerwuarem. Jesteśmy nad rezerwuarem Ekup w Blitz, niedaleko nas. Byliśmy tutaj bardzo dawno temu, ale Wy tego nie widzieliście, bo wtedy jeszcze nie robiłam vlogów. Dzisiaj oczywiście coś nagram, żebyście zobaczyli troszkę przyrody koło nas, więc zapraszam na spacer. Na początek wycieczki musimy przejść przez pole golfowe, żeby się dostać do wody. Patrzcie, jaka piękna trawka. Idealna, atłasowa. Wam przybliżę, nie wolno wchodzić, żeby nie oberwać piłką. Ale jest pięknie, przyszczerzona, ubita. Okazało się jednak, że musimy przeciąć przez środek pola. Przeważnie nie ma takich przejść, ale nam pan mówi, żebyśmy uważali, żeby właśnie piłeczką nie oberwać. Rezerwuaru jest piękny, ponieważ są i pola, jest las, jak widać. Cisza, spokój, kaczki słychać. Większość niestety trasy jest, tak jak widać, ogrodzona. Tam jest rezerwuar. Teraz Wam pokażę, jak nie będzie ogrodzona, ale większość trasy jest ogrodzona. Ale to nie przeszkadza w relaksie, w fajnym spacerze. Super tu pachnie, naprawdę. Spokój, cisza, piękny zapach. Polecam. I ktoś sobie mieszka nad wodą. Tak, no słuchajcie, no dom marzeń, co będziemy się tu oszukiwać. Zobaczcie, jaki piękny. I ten ogródeczek, to wszystko. Śliczny. Jak wygram w Totka, to też tu zamierzam. Kolejny punkt trasy przewiduje drogę polną. Także dla każdego coś miłego. A co jest fajne, mamy 20 stopni, jest idealnie, jest po prostu idealnie, lekki wietrzyk. To jest pogoda, w której mogę chodzić dzień i noc. Po jednej stronie zboże rośnie, a po drugiej widzicie żniwa. Mamy przystanek lekki. I zobaczcie, co kupiliśmy wczoraj w polskim sklepie. Snaki popcornowe z solą morską. Nie widziałam ich wcześniej. Przepyszne. Bardzo Wam polecam. Super smak. Ja o nich wcześniej nie wiedziałam. Wy pewnie tak. Ale tak czy inaczej polecam. Spokój, cisza, wieś brytyjska. Ja uwielbiam. A to jest o tyle fajnie, że z tej wioski, która jest na obrzeżu miasta, do samego miasta, jednego z większych, jakieś 20 minut autem. Da się? Da się. Mogłabym tak mieszkać. Mówiłam Wam o tym bzie, ale tak pięknego, ciemnego fioletu to jeszcze nie spotkałam. Zobaczcie, piękny. Tam są dwa obok, ale o wiele jaśniejsze. No ten jest cudowny, ma kolor. Super. Nie mogłam sobie nie urwać. Pachnie tak, że ja bym go mogła zjeść. Uwielbiam zapach bzu, zapach konwali, zapach róży. Uwielbiam. Przeciągłam Was po polach, po łąkach, po lasach, to w końcu macie i wodę. To jest ten odcinek rezerwuaru, przy którym się idzie przy samej wodzie, bo reszta, tak jak mówię, troszkę oddalone są ścieżki, żeby chronić dziką przyrodę. Mają jakieś tam gniazda, jakieś swoje siedliska, różne ptaki, różne zwierzęta.
Bardzo, bardzo fajniutki spacer. Już zapomniałam, jak to jest fajnie, bo nie byliśmy tu chyba z jakieś 4 albo 5 lat, a naprawdę niedaleko i myślę, że będziemy tutaj sobie częściej podjeżdżać, bo no fajna trasa, z daleka od aut, cisza, spokój, natura. Jesteśmy na tak. I na koniec spaceru jeszcze mamy grzybka, ale nie będę go zbierać. Niech sobie rośnie. Tym razem sobie jemy taką pastę z twarogu, z dymką, z rzodkiewką, ogórki, pomidory. Chleb taki fajny w polskim sklepie kupiłam, pełnoziarnisty, i dla Arka czarna kawa, a dla mnie kokosowa. Także tak sobie miło zaczynamy kolejny dzień. Było śniadanie, to teraz słuchajcie deser, bo obiad żeśmy zjedli, Lucja przygotowała, ale nie zdążyłam nagrać, ponieważ było tak pyszne, że już zjedzone. Chociaż w garku jeszcze zostało, to mogę Wam pokazać. A tymczasem ja zrobiłam roladę. Pierwszy raz zrobiłam roladę, dostałam przepis od Ewy z Irlandii, dzięki Ewa. Wyszła przepyszna, pięknie się prezentuje i jest taka właśnie lekka, nie za słodka, bombowa. Będę robiła częściej, bo przepis naprawdę fajny, łatwy i szybki. A tu nam Ucja właśnie przygotowała dzisiaj takie fajne, cienkie nudle z kurczakiem, z warzywami różnymi podsmażonymi. No bardzo, bardzo pyszny obiadek, bardzo smaczny. Także dzisiaj taki mamy pyszny, smaczny dzień. Hejho, i już jesteśmy kolejnego dnia. Tak jak mówiłam, dzisiaj jedziemy na wycieczkę. Wycieczka będzie do Doncaster, do Wildlife Park, czyli to jest takie bardzo, bardzo duże zoo. Nie na kształt zoo do końca, ponieważ zwierzęta, które tam są na naprawdę wielkich przestrzeniach. Byliśmy już w tym miejscu jakieś 5-6 lat temu. Ucja tak pamięta jak przez mgłę, więc zabukowaliśmy bilety i jedziemy dzisiaj. Czeka nas jakieś 1,5 godzinki drogi i potem fajny dzień ze zwierzętami. Co się będzie dało, oczywiście Wam pokażę, ponagrywam. Podejrzewam, że będzie sporo ludzi, bo w takich miejscach zawsze jest sporo ludzi, ale jak tylko coś się trafi, no to zobaczycie. Także jedziemy na wycieczkę. Słuchajcie, dojechaliśmy. Coś tutaj troszkę wieje, ale ciepły wiatr. Ale jest ta godzina i już jeden parking jest zupełnie pełen. Myśmy parkowali na drugim. Oczywiście parking jest w cenie biletu, nie trzeba nic dopłacać. No i idziemy do głównego wejścia. Mamy online, więc bez żadnej kolejki żeśmy przeszli. No i idziemy zwiedzać, idziecie z nami, coś Wam postaram się ciekawego pokazać, jak się jakieś zwierzę. Ja Wam tylko powiem, że cały ten park zorganizowany jest na tej zasadzie, że są takie, widzicie, otwarte przestrzenie. Tutaj w zasadzie nie ma nic w klatkach, jak na razie nie ma żadnych zwierząt, się pochowały, ale wszystko jest tak fajnie tutaj zrobione, że... No zobaczycie potem, że zwierzęta naprawdę, naprawdę mają tutaj dużo miejsca. Jest położony tak jakby na wielkiej przestrzeni i wkomponowany w naturalny kanał, w rzekę. Także to wszystko się tak pięknie łączy. Wszystko wygląda jak na safari i w zasadzie czujemy się jak na safari. Także wszyscy, którzy mieszkają niedaleko Doncaster, polecam Wam. Tutaj mamy wieżę widokową, można wejść do góry i oglądać sobie zwierzątka z góry. Zaraz tam wskoczymy. Pokażę Wam widok. Dobrze, a u nas czas na lunch, bo żeśmy trochę się zeszli. Tu na szybko bagietka z kurczakiem, soczek, coś słodkiego. Arek sobie wziął kanapkę, samosę, sok, a Lucja tam ma pastę, batonik i picie. I takie fajne miejsce, też co chwilę są takie miejsca, żeby sobie usiąść i zjeść. I są też po drodze kafejki, jeżeli ktoś nie ma ze sobą swojego lunchu.
Jak widać, ludzi jest trochę. Wszyscy spragnieni. Park był zamknięty prawie rok, więc mimo tego, że jest środek tygodnia, jest naprawdę sporo ludzi, także podejrzewam, że w weekend tutaj sobie... A jeżeli ktoś ma małe dziecko, to tu również jest bardzo fajny plac zabaw, żeby się zatrzymać, żeby się dzieci mogły pobawić. Tu powinien być gepard, tak? Geopard. Ale nie możemy go namierzyć. Na sawanie można spotkać więcej zwierząt. Tutaj jest o tyle fajnie z tymi kangurami, że one, zobaczcie, sobie chodzą normalnie między nogami, sobie skaczą, jak takie pieski. Naprawdę super są. Skradły nasze serca te kangury. Teraz przenosimy się do krainy lemurów, bo może będzie karmienie, to wam pokażemy, jak sobie skaczą. One są śmieszne. Bo to wszystko jest pod spodem połączone i te zwierzęta tu mogą sobie wszędzie biegać dookoła, a one... Nawet świnki mają przeogromną, zobaczcie, żeby się wybiegać. Akurat trafiliśmy na porę karmienia. Ale naprawdę jeszcze raz, naprawdę super zorganizowane miejsce. Uwaga, wchodzimy w strefę polarną i powinny być misie. To jest jedna strona, przejście pod spodem. Ta strona i jeszcze tam dalej, za kratami wam też pokażę, gdzie one dalej mogą sobie biegać. A tam chyba miś nie skończył śniadania i ptaki dojadają. Szukamy teraz tygrysa. Słuchajcie, pogoda się lekko zmieniła, zaczęło wiać, ma padać po południu, więc udało nam się wykorzystać na maksa pogodę. Tam jednego tygrysa z daleka widzieliśmy, zobaczymy, jak nam się uda, to też wam nagram. I będziemy powoli się zbliżać już do końca naszej wycieczki. Słuchajcie, zeszło nam tutaj ponad 3 godziny, naprawdę jest co robić i gdzie chodzić. Także tak jak mówię, polecam wam to miejsce jak najbardziej.
widokiem, który się za mną rozpościera. Żegnam się z wami. Widzicie, jestem cała potargana, bo troszkę zaczęło wiać. Zbieramy się już na parking. Wycieczka dobiega końca. Prawie wszystkie zwierzątka widzieliśmy. Także wszystko nam udało się ustrzelić. Dziękuję za oglądanie tego chyba długiego vloga, tak mi się wydaje. I do zobaczenia w kolejnym.